Na rok 2019 w hali pod Dębowcem kończymy zwycięstwem nad mistrzem Polski. Rok 2020 rozpoczynamy nie najlepiej, bo porażką z Eneą PTPS Piła. Co się dzisiaj wydarzyło? Jakbyś mogła porównać te dwa mecze? Co się stało takiego, że dzisiaj przegrywamy? No tak naprawdę dzisiejszy mecz, nie wiem, może przestałyśmy go. Na pewno wyszliśmy na mecz bardzo skoncentrowane i chciałyśmy jak za wszelką cenę wejść w ten nowy rok jak najlepiej, czyli z wygraną i z trzema punktami. To jest zespół, z którym przegraliśmy w pierwszej rundzie i tak jakby była dodatkowa motywacja, żeby z nimi dzisiaj wygrać. Jednak to nie pomogło. Uważam, że zagraliśmy bardzo źle taktycznie, nie realizowaliśmy swoich założeń i myślę, że to przeważyło, bo dziewczyny z Piły grały to, dosłownie to, co chciałyśmy, a po prostu my tego nie wykorzystałyśmy. Miałyśmy swoje kontry, które one wybraniały i realizowały taktykę, czyli kiwały w środek. No i takie głupie błędy nasze, które zadecydowały o tym, że przegraliśmy dzisiejszy mecz. Czy można mówić o tym, że drużyna z Piły ma jakiś patent na BKS? Może to nie nazywamy patentem, ale po prostu to są dziewczyny, które walczą do końca, które się nie poddają. Widać, że mają dobrą atmosferę też w drużynie, tak samo jak i my, więc nie wiem czego tutaj. Może takiej zadziorności trochę brakowało właśnie i realizowanie taktyki, bo ja uważam, że to tym dzisiaj przegraliśmy, bo nie byłyśmy gorsze. Po pierwsze gratulacje, bo to drugie zwycięstwo waszego zespołu nad BKS-em Stalą Bielsko-Biała. Co mogło zadecydować o tym, że dzisiaj wywozicie z Bielska-Białej 3 punkty? To znaczy, wydaje mi się, że ten mecz bardzo przypominał ten mecz pierwszy u nas i trener powiedział, że jeżeli będziemy dobrze zagrywać, mamy duże szanse, żeby powtórzyć wynik z Piły i od drugiego seta zaczęłyśmy lepiej zagrywać i myślę, że to był główny powód tego, jak wygląda dzisiaj wynik. Pytałem o patent waszej drużyny Kornelię Moskwę, czy Enea PTPS ma jakiś patent na BKS. Czy to rzeczywiście ta zagrywka, czy może jeszcze coś innego? Myślę, że zagrywka też. My wygrywamy spotkania przez to, że gramy bardzo zespołowo, że mamy fajną atmosferę, że walczymy do końca i nieważny dla nas jest wynik, czy przegrywamy 5 punktami, czy wygrywamy 4, 10. Po prostu walczymy o każdą piłkę, wspieramy się na boisku i myślę, że to jest nasz taki główny argument do walki ze wszystkimi zespołami, nie tylko z BKS-em. Dla pani się podwójna radość, bo to nie tylko zwycięstwo, ale też statuetka MVP, no i bransoletka od naszego partnera firmy Lilu. Miło chyba dostawać takie nagrody, prawda? Bardzo miło, bransoletka jest bardzo śliczna, dziewczyny mi na pewno zazdroszczą. No ja się cieszę, że dzisiaj dostałam wyróżnienie, ale myślę, że każda dołożyła swoją cegiełkę, żeby wygrać. No i tyle. Dziękuję bardzo.